kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święty Iwon. Święty Iwon, rodem z wioski Madlini w Bretanii, odznaczał się wielkim współczuciem dla biednych i zwierząt. Kochali go i zwierzęta, i biedacy nad wszystko. Gdy szedł polem, obsiadały go ptaszki. Ćwierkając radośnie, siadały mu na ramiona i ręce. Fruwały dookoła. W lesie zbiegały się do niego wilki, lisy, rysie, niedźwiedzie, a on je głaskał po grzbiecie, ciągał żartobliwie za uszy. Nawet płochliwe zajączki siadały u nóg jego na dwóch łapkach. Biedni garnęli się do niego tłumnie po opiekę, pomoc, poradę lub uleczenie. Wsławiał się za pokrzywdzonymi, pomagał potrzebującym, leczył chorych modlitwą i błogosławieństwem. Do stołu jego siadał razem z nim codziennie jeden ubogi. Dzielił się z nim swym skromnym posiłkiem, jak z bratem, bo w każdym człowieku widział brata w Chrystusie. Pewnego razu, gdy siadł do stołu, zapukał ubogi. Otworzył mu sam święty Iwon, bo obawiał się, żeby sługa nie odprawił żebraka. Gdy go ujrzał, zadrżał z obrzydzenia i odruchowego lęku przed zarazą. Człowiek ten pokryty był trądem. Miał wargi i nos już wygnite przez tę okropną chorobę. Nakazem woli zmógł odrazę. I by siebie jeszcze więcej ukarać za ten odruch, nie tylko, że posadził go koło siebie, ale jadł z nim z jednej miski. Gdy skończyli obiad, jasność nagła, a wielka, zalała pokój i w tej jasności trędowaty zrobił się biały jak śnieg i rozpłynął się w powietrzu. A jednocześnie do uszu zdumionego świętego Iwona doszły słowa: Dominus vobiscum, Pan z wami. Tak Bóg nagrodził pokorę świętego.